Szczęść Boże, Justyna Kendra, zapraszam na informacje dnia. Wystąpienie polskiego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza i amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo rozpoczęły drugi dzień konferencji na temat Bliskiego Wschodu. Stabilizacja regionu, zakończenie toczących się konfliktów, zapewnienie współistnienia kultur i budowanie społeczeństw włączających to wielkie wyzwania. To wyzwanie społeczności międzynarodowej, by możliwie efektywnie wspierać te wysiłki na rzecz zapewnienia stabilizacji i trwałego pokoju. Unia Europejska i USA podzielają przekonanie o roli, którą Iran mógłby i powinien odegrać na Bliskim Wschodzie i na świecie. Jednakże jesteśmy bardzo zaniepokojeni możliwymi skutkami rozwoju programu atomowego Iranu, jak również doniesieniami o niekonstruktywnej roli odgrywanej przez to państwo w regionie. Jednoznacznie potępiamy również działania tego państwa poza własnym państwem, w tym w Europie, co spotkało się z dodatkowymi sankcjami ze strony unijnej. Chcemy, żeby wszystkie państwa zebrały się razem i wspólnie walczyły o rozwiązanie problemów. To jest nasza misja. Stany Zjednoczone i Polska rozumieją, że każdy kraj uczestniczący w tym spotkaniu czasami ma inne spojrzenie na pewne sprawy. Czasem te spojrzenia mogą być w konflikcie ze sobą. Chcemy jednak pomyśleć nad tym, jak rozwiązać problemy. Żaden kraj nie będzie dominował w dzisiejszej dyskusji. Każdy powinien mówić szczerze i uczciwie. Przedstawiciel każdego kraju powinien szanować poglądy przedstawicieli innych krajów. Mam nadzieję, że będzie to dialog w obie strony, a nie tylko odczytywanie przygotowanych wcześniej wystąpień. Polska i Stany Zjednoczone deklarują dalszą współpracę na rzecz obronności i bezpieczeństwa energetycznego. Relacje obu państw nigdy nie były tak dobre, przekonywał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, który przebywa w Polsce przy okazji szczytu na temat Bliskiego Wschodu. Polska i Stany Zjednoczone stawiają wspólną diagnozę co do bezpieczeństwa Europy. No threat looms larger in Poland than the specter of aggression from your... Żadne niebezpieczeństwo nie jest bardziej namacalne niż widmo agresji ze wschodu. Moskwa chce dzielić i zakłócać dzięki swoim zasobom ropy i gazu, nowym arsenałom broni jądrowej i wtrąceniu się w wybory w innych krajach. Stąd już teraz obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Wschodnia flanka jest oczkiem w głowie Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo Rosja poprzez agresję w Gruzji i na Ukrainie pokazała, że wciąż nie porzuciła imperialnych ambicji. Najfiniejsze są negocjacje w sprawie większego zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. Niedługo będą w tych sprawach zapadały pierwsze wiążące decyzje. NATO koncentruje się na odstraszaniu, dlatego do wschodniej flanki za sprawą Polski trafi system artylerii rakietowej HIMARS. Wczoraj przypieczętowano umowę. To broń, która przysłuży się w końcu do tego, że wschodnia flanka NATO będzie zabezpieczona w ten sposób. Nowy sprzęt ma kosztować Polskę 414 milionów dolarów. Polski żołnierz będzie mógł z dumą stać na straży polskiej granicy i granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego, wiedząc w to, że posiada najlepsze możliwe wyposażenie na świecie. Polska i Stany Zjednoczone pogłębiają współpracę i to nie tylko w dziedzinie obronności. Drugim celem jest współpraca energetyczna. Przez terminal LNG w Świnoujściu do Polski ma trafiać około 7 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Dzisiaj już mamy podpisany cały szereg umów na import gazu skroplonego, czyli LNG, do naszego terminala w Świnoujściu. Ale nowy rozdział już w przypadku energetyki jądrowej może otworzyć marcowa wizyta w USA ministra Piotra Naimskiego. W planach rozmowy z sekretarzem do spraw energii Rickiem Perrym. To będą rozmowy właśnie na temat cyberbezpieczeństwa, będą to rozmowy na temat współpracy w zakresie energetyki gazowej, ale będą też to rozmowy w zakresie współpracy, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Now we look forward to working with you.
Czekamy na współpracę w rozwijaniu innych źródeł energii, na przykład jądrowej. Jesteśmy wdzięczni już teraz za wasz sprzeciw wobec Nord Stream 2. Efektem pogłębionej współpracy obu państw są takie słowa amerykańskiego wiceprezydenta. Dzisiaj relacje między Stanami Zjednoczonymi i Polską są mocniejsze niż kiedykolwiek dotąd. Wcześniej dokładnie to samo mówił polski minister obrony Mariusz Błaszczak. Wzajemne deklaracje zweryfikuje przyszłość. Przy okazji wizyty w Polsce Mike Pompeo zaapelował o wypłatę roszczeń żydowskich po Holokauście. Wokół Białego Domu wciąż są ludzie ze starej administracji, którzy nie czują sympatii do Polski. Tak słowa amerykańskiego sekretarza stanu komentował na antenie telewizji Trwam były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Już sama organizacja konferencji bliskowschodniej nie wszystkim się podoba. Padają zarzuty, zwłaszcza ze strony opozycji, że warszawski szczyt wcale nie leży w naszym interesie. Oliwy do ognia dolały pierwsze wypowiedzi sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo. One są niezręczne, delikatnie najbardziej. Mamy się czego. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo jawnie naciskał na polski rząd, by wypłacił żydowskie roszczenia za II wojnę światową. Doceniamy wagę rozwiązywania nierozstrzygniętych kwestii z przeszłości i namawiam moich polskich kolegów, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holokaustu. Ale restytucja mienia nie odnosi się tylko do Holokaustu, zaznacza były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Przecież to 85% Polaków nie objęła restytucja, a nie objęła to restytucja poprzez ustawę, po prostu nas nie stać. Po prostu Polska została... Ten majątek im często zabrany, jeszcze przez Niemców hitlerowskich, a potem przez stalinowców, bardzo często był zniszczony i nie da się go odtworzyć w ten sposób bezpośredni. Wyjściem jest natomiast dochodzenie roszczeń drogą prywatną, mówił Witold Waszczykowski. To jednak nie jedyne faux pas amerykańskiego polityka. Chwilę później chwalił stalinowskiego oprawcę Franka Bleichmana, wobec którego 9 lat temu IPN wszczął śledztwo. Jeden z żydowskich partyzantów, którzy ryzykowali życiem przeciwstawiając się nazistowskiej machinie wojennej. Jego życie było świadectwem odporności polskiego narodu i amerykańskiego ideału, że każdy, kto ma duże marzenia, może wznieść się na wyżyny. Wyjaśnienie takiego stwierdzenia może być różne, to albo niewiedza, albo niechęć wobec Polski. Ciągle mamy w Stanach Zjednoczonych w administracji pewną hybrydę. Czyli mamy nowych ludzi, Donalda Trumpa, ale wokół nich jest ciągle wiele osób ze starej administracji, która nie czuje sympatii do Polski. Stany Zjednoczone są uważane przez obecny rząd za naszego najważniejszego sojusznika. Adam Bielan, jedynką Prawa i Sprawiedliwości na Mazowszu w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Taki scenariusz za bardzo prawdopodobny uznaje sam zainteresowany. Oficjalne potwierdzenie ma przynieść najbliższa przyszłość. Jarosław Kaczyński deklarował, że na dniach poznamy jedynki na listach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z Mazowszem na razie to wciąż niepotwierdzone informacje. Łączony jest wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Nie mogę tego jeszcze potwierdzić, ale wiele na to wskazuje, że będę startować do Parlamentu Europejskiego, z okręgu mazowieckiego. Od kolejnych wyborów dzieli nas 99 dni. Myślę, że przynajmniej liderów list będziemy w stanie ogłosić opinii publicznej w ciągu kilkunastu dni. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada konwencję programową. Media donoszą o terminie 23 lutego, ale akurat daty nie chciał potwierdzić Adam Bielan. Ujawnił jednak inne szczegóły. Na tej konwencji będziemy mówić o naszych generalnych propozycjach programowych na kolejną kadencję, również w wyborach sejmowych. W tym roku maraton wyborczy, najpierw Parlament Europejski, potem Sejm i Senat. Terminu głosowania nie ogłosił jeszcze prezydent Andrzej Duda, ale zgodnie z kodeksem wyborczym ma na to jeszcze 9 dni. Wciąż nie doszło do spotkania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Politycy mieli rozmawiać o odbudowie Pałacu Saskiego. Zaproszenie już kilka tygodni temu trafiło do warszawskiego ratusza.
Jeszcze kilka dni temu Rafał Trzaskowski deklarował gotowość do rozmów. Zapraszał marszałek Senatu. Chciał rozmawiać o odbudowie Pałacu Saskiego. Dostałem zaproszenie. Jeżeli zostanie ustalona dokładna data, to na pewno pójdę do pana marszałka, choćby z szacunku dla instytucji. Ale od tej wypowiedzi minął kolejny tydzień, a z ratusza albo nie wyszedł żaden sygnał w kierunku kancelarii Senatu, albo nie dotarł on jeszcze do samego marszałka. Dokładnie 2 miesiące temu wysłałem pismo. Był również telefon z mojego sekretariatu. Bez odzewu, nie ma żadnej reakcji. To wcale nie musi być jednak koniec rozmów. Stanisław Karczewski ponowił zaproszenie, ale nie zamierza też czekać w nieskończoność. Będziemy robili w takim razie odbudowę bez pana prezydenta Trzaskowskiego, ale będziemy, bo jesteśmy bardzo zdeterminowani, dlatego że to jest piękne miejsce, piękny budynek, pięknie komponujący się w Placu Piłsudskiego. Marszałek Senatu jeszcze w grudniu przedstawił plan odbudowy Pałacu Saskiego. Jeśli deklaracje, które wcześniej padły także z ust prezydenta Andrzeja Dudy, uda się wcielić w życie, to właśnie do Pałacu Saskiego zostaną przeniesione obrady Senatu. Prezydent Iranu Hassan Rouhani odpowiada na warszawską konferencję bliskowschodnią. W Soczi spotka się dzisiaj z prezydentami Rosji i Turcji. W rosyjskim Soczi spotkają się dzisiaj prezydenci 3 państw – Rosji, Turcji oraz Iranu. Głównym tematem rozmów ma być sytuacja w Syrii. W trwającym tam konflikcie Iran oraz Rosja działają po jednej stronie. Wielu komentatorów zwraca uwagę, że to odpowiedź na trwającą właśnie amerykańsko-polską konferencję na temat Bliskiego Wschodu. Wcześniej władze w Moskwie nie przyjęły zaproszenia do udziału w międzynarodowej debacie. Amerykański kongres nie poprze interwencji wojskowej w Wenezueli. Wcześniej taką opcję rozważał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Amerykański kongres nie pozwoli na interwencję zbrojną w Wenezueli. Nie martwi mnie pobrzękiwanie szabelką przez prezydenta. Chcę jasno powiedzieć wobec wszystkich świadków, interwencja militarna USA nie jest opcją. Ale na stole wciąż jest kilka opcji, tak przynajmniej deklaruje amerykański prezydent. Zawsze mam plan B i C oraz D, E i F. Mam dużą elastyczność. Prawdopodobnie mam więcej elastyczności niż jakikolwiek inny człowiek, który kiedykolwiek był w tym biurze. Tutaj Donald Trump i amerykański kongres wciąż nie mogą znaleźć wspólnego języka, ale w innej sprawie, pomocy humanitarnej dla Wenezueli, są już zgodni. Naprawdę staramy się zdobyć żywność dla ludzi, którzy głodują. Kiedy masz niewłaściwy rząd, dzieją się złe rzeczy. Tam jest naprawdę bardzo wiele głodnych ludzi. Dlatego wysyłamy ogromne ilości jedzenia. To słowa amerykańskiego prezydenta, które padły w trakcie spotkania z prezydentem Kolumbii. Dziś na Uniwersytecie w Miami Donald Trump ma wygłosić przemówienie w sprawie sytuacji w Wenezueli. I według zapowiedzi oficjalnie poprze Juana Guaido w jego działaniach na rzecz odebrania władzy Nicolasowi Maduro. I w tym wydaniu informacji dnia to już wszystko. Więcej w południe po modlitwie Anioł Pański. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Cześć Boże, Karolina Gierat, zapraszam na prognozę pogody. W naszym kraju pochmurno. Zachmurzenie duże i całkowite na Suwalszczyźnie i na Dolnym Śląsku. A nad pozostałym obszarem lokalnie możliwy deszcz. Termometry wskazują od 1 stopnia w Białymstoku do 8 stopni w Zielonej Górze. Wieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie się waha, barometry wskazują 1034 hektopaskale. A już teraz przegląd regionów. Zapraszam.